kim jesteśmy my i kim są oni. Jeśli wszyscy zajęli już miejsca, proszę ochotnika, który jest w grupie my, o wytłumaczenie, dlaczego tam stanął. Czy ktoś chciałby wyjaśnić, dlaczego zajął takie miejsce? Jesteśmy w Niemczech, tu się wychowałem, urodziłem, mówię po niemiecku i czuję się tu jak w domu. Nie wiedziałam, gdzie stanąć. Nie jestem Niemką, tylko Brytyjką, ale nie Angielką. Mam doświadczenie migracyjne, ale określiłabym się jako Europejka. Częściowo należę do grupy my. Równocześnie mam tureckie i greckie korzenie. Mogę być postrzegana w różny sposób. Stanęłam blisko my, bo mam niemiecki paszport. Urodziłam się w Niemczech. Rodzice są Niemcami. Wychowywałam się w Niemczech, ale od 17 lat tu nie mieszkam. To ponad połowa mojego życia. W połowie jestem Francuzem. Jako dziecko postrzegałem się lub chciałem się postrzegać jako Francuz, bo mama jest Francuską. Na pewnym etapie nastąpiła zmiana i przyznałem, kulturowo jestem Niemcem bardziej niż chciałbym być. Nie jestem obywatelką Niemiec, bywam tu czasami, ale mówię świetnie po niemiecku. Zazwyczaj po godzinie ktoś orientuje się, że nie mówię dialektem, tylko mam zagraniczny akcent albo mówię niepoprawnie. Jestem częścią międzynarodowej społeczności studenckiej, która ze względu na młody wiek i studia w Niemczech jest chętniej postrzegana jako część niemieckiego społeczeństwa niż osoby, które przyjechały tu w mniej sprzyjających okolicznościach. Z tego powodu łatwiej mi stanąć w grupie my. Po przyjeździe do Niemiec stanąłbym po stronie oni. Wszystko zależy od tego, jak postrzegasz pewne sprawy, jak sobie z nimi radzisz i od ludzi, których spotykasz. Od tego, w jakiej bańce żyjesz, jak radzisz sobie z różnymi ludźmi. Spotykasz takich, którzy sprawią, że poczujesz się częścią oni i takich, dzięki którym będziesz częścią społeczeństwa. Zawsze jest oni i my. Nie podobają mi się takie podziały. Ale taka jest rzeczywistość. Mam nadzieję, że kiedyś wszyscy będziemy mogli stanąć po środku. Jestem z oni, jestem Syryjczykiem i uchodźcą. Uchodzę za Niemkę, mówię dobrze po niemiecku, ponoć wyglądam jak Niemka. Nigdy nie stanę się obywatelką. Myślę o tym, kto będzie odpowiedzialny za mnie w przyszłości i przyjmie mnie do my, kiedy będę stara lub przestanę pracować. To będą Stany Zjednoczone, które muszą mnie uznać za część my. W Niemczech muszę zawsze coś udowadniać. Mieszkam w Neukölln na Sonnenallee, gdzie jest wiele arabskich sklepików. Syryjskich, lewantyńskich. Piekarnie, sklepy spożywcze. Wiele osób robi tam zakupy, przychodzi coś zjeść. Do mojego domu przyszedł elektryk i założył, że ja i mój mąż należymy do jego my. Powiedział, nie czujecie się źle na Sonnenallee? Czy to nie najgorsze miejsce w Berlinie? Zawsze, gdy tu przyjeżdżam, widzę, że jest okropne, zatłoczone. Czuję się zagrożone. Czuję, że jestem w niebezpieczeństwie. Czy wy też to czujecie? Uznał, że należymy do jednej kategorii my, chyba dlatego, że jestem biała. I uznał, że mój mąż, Niemiec, myśli tak jak on. To spowodowało, że źle się poczułam i przypomniałam sobie o odpowiedzialności, jaką mam jako osoba uprzywilejowana, ponieważ jestem biała. I spełniam wyobrażenie ludzi o niemieckości jako byciu białym. Poczułam się zobowiązana, aby przeciwstawić się jego założeniu. Próbowałam to zrobić, co sprawiło, że zdenerwowałam się i nie czułam komfortowo.
Słyszę ostatnio złe opinie o Niemcach. Czuję, że dotyczą też mnie, ponieważ utożsamiam się z my, ale wciąż jestem częścią oni. Tak, jak mówiłem, zawsze ciężko wytłumaczyć, gdzie przynależysz. Gdybym mówił o Berlinie, nazwałbym go domem. To miejsce, dokąd nawet Niemcy uciekają od Niemców w poszukiwaniu akceptacji. Stosowanie stereotypów jest niesprawiedliwe, bo rzeczy zmieniają się z czasem. 40-50 lat temu było tu wielu Turków i wielu uchodźców z całego świata. W pierwszej chwili i w pierwszym roku nie byli akceptowani. Nie czuli się częścią my, bo nie znali kultury i sposobu myślenia ludzi. Po latach stali się częścią społeczeństwa, są częścią my, jak ja i pozostali. Dlatego zbliżam się do my. Najpierw ludzie pytają, skąd jesteś, przed poznaniem twojego imienia. Ludzie szufladkują, bo łatwiej im wrzucić cię w swoje kategorie myślowe. Czuję się trochę częścią oni. Czasami jestem częścią my, ale tylko kiedy tłumaczę, kim są oni. Nie czuję się komfortowo wśród ludzi, którzy nie postrzegają innych jako my. Na początku stałam w centrum my, ponieważ jestem Niemką i ludzie postrzegają mnie jako Niemkę. Mówiliśmy o przynależności. Choć czuję się Niemką, nie należę do społeczeństwa z innych względów. Koncepcja my i oni zakłada dualizm. Wiele osób nie potrafi w ten sposób myśleć. Jesteśmy bytami złożonymi. Niektórym ciężko pojąć, że każdy jest tak złożony, jak on sam. Postawienie siebie po którejś stronie jest trudne. Sięgnij po nasze darmowe materiały i dowiedz się więcej.